pierwszy przejazd spacerem po górach przez tunel pod Luboniem Małym. Rzepiska, 78 wyjazd spacerem po górach, 16 osobowa ekipa rusza na podbój polskiego Spisza, części Magory. Widok z Rzepisk na fragment Tatr. Od lewej Tatry Słowackie Wysokie, przed nimi Tatry Bielskie. Tu część oczywiście Tatr Słowackich i dalej już Tatry Polskie Wysokie. Zachodnie, sięgające hen po masyw Kominiarskiego Wierchu. Widok z nad Łapsz Wyżnych na grzbiet Grandeusa. Z prawej strony Żar, Branisko, czyli Hombarki albo Pieniny Spiskie. I tam właśnie będziemy wędrować. Chwila odpoczynku w miejscu widokowym z panoramą na Łapsze Wyżne, pasmo Żaru. Nawet momentami pojawiają się Trzy Korony. Cztery szczyty Tatr Bielskich, od lewej Chlupy, głębokie wcięcie Przełęczy Bielskiej, Płaczliwa Skała, Hawrań i Murań. Najniższe z nich wszystkich 1890 metrów. A my wędrujemy do nieodległych już Łapsz Wyżnych. Przejście przez kładkę. Kładka się troszkę buja. Jak wejdzie ciężki przewodnik, to może się zawalić. Z tamtego szczytu Pawlikowskiego Wierchu zeszliśmy do Łapsz Wyżnych. Wnętrze kościoła w Łapszach Wyżnych, bo kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, czy to słynne rokoko spiskie. Wynik na rowerze na niej. Widoki z Grandeusa na południe, dolina Łapszanki, Kubaszowski Wierch. Nie widać Tatr, ale już te widoki tatrzańskie częściowo dzisiaj mieliśmy. Ruszamy z Grandeusa, a Żar coraz bliżej. Choć nie Żar pogodowy, a Góra Żar, zwana też inaczej Braniskiem. Jesteśmy w Dursztynie. Do Żaru godzina. Gdzieś pod Żarem, z uwagi na duże błoto na szlaku, na czerwonym podejściu, tym stromym, wybraliśmy wariant bardziej lajtowy, ale bez szlaku. I wędrujemy właśnie teraz jeszcze bez szlaku, już pod górą Żar, z widokami na południe. W tym oto miejscu ponownie włączamy się na szlak czerwony, obchodząc Żar. Z uwagi na błotko na szlaku, na grzbiecie Żaru z widokiem na Morze Pienińskie, czyli zbiornik Czersztyński, z drugiej strony jeziora pasmo Lubania, cały grzbiet Lubania, z pięknymi widokami gdzieś na Słowację. Zawersujemy stoki Cisówki. Za Cisówką wyjdziemy z lasu, już będą widoki na Niedzicę.
po wyjściu z lasu poniżej Cisówki. Takie oto piękne, oświetlone miejscowości nad jeziorem Czorcińskim nam się ukazują. Ludziki wędrują niczym górnicy na szychtę. Ostatki docierają do Nidzicy, no jeszcze do zamku kilkaset metrów, ale jesteśmy na wysokości cmentarza w Nidzicy. Zejście do drogi głównej i będziemy powoli finiszować. Po długim marszu, po ponad godzinie w ciemnościach, dochodzimy do karczmy Zadyma poniżej zapory. Tu generalnie kończymy spacer.